jest speech to text, czyli jak ktoś mówi, to przetłumaczę na tekst. Ale będziemy tutaj robić text to speech, czyli jak ktoś napisać, to będzie gdzie słychać to. Może mamy tutaj, ale będziemy tutaj po polsku, a nie w innych językach. Mamy tutaj polski męski i polska kobieta. Zobaczmy polski mail. Nie chcę, żeby mówili tutaj ten angielski tutaj. Cześć. O, śmieszny. Śmieszny to jest. Och, śmieszne to jest, śmieszne to jest. Dobre. Dobre. Został utulony. Dobra, Stefan. Select a voice. Select a voice. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Cześć, kochani i niekochani. O, mój głos. Reverse context. Dobra, spoko. Także. Czy kiedyś próbowałem? Jeszcze się odezwę na to. Gotowe. Szukam tłumaczenia. Lead speaker. Szukam tutaj polskiego tylko. Nie, za hiszpańskiego tutaj muszę znaleźć po polsku. A, sądzę, że tutaj nic nie mają. Dobra, to już ostatnie. Dobra, musimy. To jest. O, dobra, czyli na translatorze jest automatyczny redaktor. On miał trzech redaktorów. Pierwszy był ła kobieta. Drugi to był taki bardziej zabawny pan. Nie wiem, jak to się stało, ale to było jednak u innych też. A teraz jakiś ktoś, kto ma poważniejszy głos. Na przykład jak coś tutaj napisałem. Cześć. To on mówi. Później to chyba też będę robił kalkulator. Został utulony. Będę robił kalkulator, nieco bardziej nagrywał to będę, a nie sam to będę robił. Dobra, to tyle. I tak nie mogę długo nagrywać.